chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować dla mnie nowy zespół, wy już słyszeliście go wcześniej, jeżeli nie, no to posłuchajcie. Dziękuję dla Jakuba Tymińskiego za podesłanie mi linku do tej kapeli. Jestem z tą kapelą w kontakcie, tak więc na pewno coś więcej będę mógł o nich powiedzieć, pograć w późniejszym czasie. Jest to pierwszy singiel projektu Nihili, którego muzykę w skrócie można określić jako mroczną metalową poezję Dark Doom Petri. Utwór inspirowany aktualną sytuacją w naszym kraju, bardzo napiętą, kiedy ludzie są niestety skłóceni przez różne ideologie. Skład Nihili: Marcin Kira, Petruk Grol, Szepty, tekst Piotr Ramzes, Przebiorowski, wokal pomocniczy, muzyka. To jest taki duecik można powiedzieć, chociaż jeszcze są tak zwane chórki wspierające, ale o tym za chwileczkę. Projekt muzyczny w stylu Dark Doom Poetry, mroczne teksty, mroczny klimat, brzmienie którego ciężar odczuwa się wszystkimi zmysłami. Growl, szept, teksty Kira, wokół wspierający muzyka Ramzes. Tworzymy muzykę z polskimi tekstami, łącząc poezję z mrokiem i powolnym, ciężkim, ale też melodyjnym metalem. Jest nas dwóch. Cały projekt tworzymy sami. Nie chcemy się szufladkować, ale określamy się jako Dark Doom Poetry. Gramy mrocznie, ciężko, głównie powoli, ale będzie też trochę dynamicznych elementów. A dodatkowo łączymy to z poetyckimi tekstami. Obecnie pracujemy nad teledyskiem do Ciszy. Ten właśnie utwór Cisza, no za chwileczkę posłuchacie. Sam utwór jest inspirowany sytuacją w kraju, kiedy naród jest skłócony zamiast się jednoczyć. W tekstach nie brniemy w politykę. Poruszamy tematy egzystencjalne, religijne. Obaj jesteśmy katolikami, ale uwielbiamy metal. Metafizycznie przede wszystkim chcąc skłonić odbiorców do samodzielnego myślenia i niepodążania za zwodniczymi ideologiami. I podczas rozmowy wyszło, że zespół Nihili zna również radio Elita Cafe. Znamy Was, jesteście jednym z patronów medialnych składanki Rock and Sphera, wydanej przez stowarzyszenie AI Mix Studio, w którym działamy. Stowarzyszenie też promuje młodą polską scenę. I to był taki troszeczkę większy, dłuższy wstęp o zespole Nihili. Za chwileczkę zaprezentuję Wam ich promocyjny utwór Cisza. Powiem Wam szczerze, że bardzo mi się spodobał i czekam z niecierpliwością na kolejne wydawnictwa, kolejne dokonania zespołu Nihili. Tak więc posłuchajmy Ciszy. Ta cisza nie będzie taka cicha, chociaż, jak można poetycko powiedzieć, usta milczą, dusza śpiewa. Cisza też jest swoistą muzyką, trzeba tylko się w nią wsłuchać, nie uszami, ale innymi zmysłami. To ja już dodałem tak od siebie, ja czasami mam takie skłonności do błądzenia na majakach, bo to poezją raczej się nie można nawet nazwać. Tak więc Nihili i utwór Cisza. Smart, zich stanie, powstanie.
Nihil, cisza. Chyba tak jak i część słuchaczy dzisiejszej audycji, z niecierpliwością będziecie, jak również ja, wasz prowadzący Markulus, będziecie oczekiwać na dalsze dokonania tego zespołu. Ja oczywiście jestem w kontakcie z zespołem, tak więc jeżeli tylko coś nowego się pojawi, mam nadzieję, że chłopaki mi podeślą, mam nadzieję, że słuchają, bo dzisiaj na gorąco tak sobie porozmawialiśmy, tak więc ja serdecznie i gorąco pozdrawiam zespół Nihili, jeżeli jesteście na odsłuchu, jeżeli słuchacie.